Witajcie! 60 trochę stoi, słuchajcie, bo zaczął się powoli sezon na naprawę kombajnów. No i chłopaki są rozchwytywani na wszystkie możliwe sposoby. Jeżdżą nawet 100 km, żeby kombajn naprawić. No i wszyscy się obudzili, ciągniki też po prostu, i duże, i małe, i Ursusy, i Zetory, i wszystko, co tam tylko po prostu podejdzie. No i siłą rzeczy po prostu ten mój musi poczekać, bo tak to wygląda, a ja niestety nie potrafię zrobić sam tego ciśnienia, sprawdzić ciśnienia na tłukach, bo jeszcze tego nigdy nie robiłem sam. Może by po prostu raz zobaczył, to by wtedy było dużo, dużo łatwiej. No ale słuchajcie, bo musiałem sobie przemyśleć, dlatego nie było przez parę dni filmu, ponieważ musiałem przemyśleć sprawę dotyczącą sprzedaży czegoś, żeby kupić tego dużego Ursusa. Różnie mi radzicie i tak dalej, ale widzę, że te rady są po prostu w dobrym kierunku, czyli że rzeczywiście, żeby coś tu się pozytywnego działo, no i żeby jakoś się udało kupić tego, słuchajcie, dużego Ursusa. No, patrzyłem na internety, no i widziałem, bardzo różne są ceny, wszystko zależy od stanu, czy zarejestrowany, czy niezarejestrowany i tak dalej, wiadomo jak to jest. Ale co, no rady są takie, żeby po prostu kupić 1014, czyli czterocylindrowy, 1204, czyli taką szóstkę jak miałem, ewentualnie 1614, czyli już z turbiną. Nie wiem, jak ta sytuacja z turbiną się przedstawia, chociaż też słyszałem takie rady, że to nic się z tym nie dzieje i nie ma się co tam po prostu wydarzyć. Jednakowoż, no nie wiem, jakie to są turbiny. Ja mam z turbinami mam bardzo kiepskie doświadczenia. Mianowicie kiedyś miałem taki samochód, dawno temu, takiego Mercedesa, niemalże nowego, no i słuchajcie, no i co się z nim stało? No i po prostu pojechałem gdzieś na wycieczkę, padła mi turbina, no i skasowali mnie za tą turbinę 6000 zł po prostu. No i się oduczyłem turbin od razu po prostu, i jak słyszę, że jest turbo, to po prostu uciekać, bo mówię, ja mam podejście bardzo takie, moim zdaniem, zdroworozsądkowe. Jeżeli coś, bez czegoś można się obyć, to się po prostu tego nie bierze, a tym bardziej, jeżeli mam się po prostu denerwować, że oto przyjdzie mi wydać za chwilę na coś kilka tysięcy złotych, no to tak jak wam mówiłem we wcześniejszych filmach, to nie ja mam pracować na sprzęt, a sprzęt na mnie. I taką wyznaję filozofię, czy się to komuś podoba, czy nie. Tak to wygląda, no. I dlatego po prostu to jest najlepszy ciągnik na świecie, a nie jakiś tam inny, super nowoczesny, z super innymi różnymi urządzeniami, które tak naprawdę do niczego mi są niepotrzebne. To dlatego stąd po prostu ten Ursus. No, dostępność części i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, nie będę się powtarzał. Znacie moje podejście do życia, do maszyn i to się u mnie nie zmienia. Więc z ciężkim sercem, ale naprawdę będę podejmował decyzję o sprzedaży tej 60. Ja tutaj jeszcze ją tak przygotuję, żeby po prostu ktoś, kto będzie chciał ją wziąć, to żeby miał... Żeby tak jak ja po prostu wsiadam i jadę w pole i się nie muszę denerwować, więc tutaj widzicie, macie filmy, macie historię tego ciągnika, co było zrobione. Jeszcze sprawdzę te wtryski po prostu i tak dalej, bo rzeczywiście one mogą być przytkane, stąd brak tej mocy w tej chwili. Ewentualnie jeszcze kąt wtrysku, ale to zobaczymy po prostu. Tu przyjedzie Robert i będziemy z tym grzebać i wtedy to się wszystko okaże. Także to, tu oczywiście kabinę założę. Nie wiem jak z tym turem, który tutaj jest, bo to jeszcze... Jeszcze go nie ruszyłem, ale zobaczymy po prostu, czy go z turem sprzedam, czy bez tura, chociaż tur mi będzie potrzebny, ale tu mówię tylko o tej ramie, żebym po prostu mu tutaj tą ramę założył, a jeżeli nie, no to trudno, pojedzie bez ramy, ale na pewno z kabiną. To jeśli chodzi o ten temat. Drugi temat to jest taki, że tutaj widzicie, szykuję Zetora 25. No Zetor bardzo, bardzo ciekawy, słuchajcie. Według mnie jest to 48 rok i to świadczy o numerach na skrzyni biegów. Także to takie coś szykuje. Tutaj troszeczkę trzeba będzie go pouzupełniać, bo on tutaj ma sporo braków, ewentualnie jakieś tam zmiany, cuda na kiju po prostu przez lata, jak to we wszystkich Zetorach wyglądało. Ale tu jest ta niskie zawieszenie, które po prostu ma w nim być w 48 roku. Koła muszę tylko po prostu założyć do niego.
Tutaj mu brakuje, widzicie, głowica. W tej chwili sprawdzam jeszcze tłoki. Wlałem tutaj ropę, żeby one po prostu się przepuściły. On ciągnik no bardzo, bardzo długo stał. Także też może się uda, może się nie uda. Spróbuję go odpalić, zobaczymy. Ważne jest, ma kilka fajnych szczegółów, które mi się bardzo podobają. Między innymi bardzo rzadka, no nie tyle ta obudowa tutaj regulatora obrotów, bo ona jest żeliwna, co podstawa również jest żeliwna. O ile silnik jest już nowszego typu, o tyle osprzęt jego jest jeszcze ten stary. Tutaj być może coś się wydarzyło, po prostu, że blok został zmieniony, ten stary zamieniony na ten nowy, ale jak widać właśnie po tych dwóch żeliwnych obudowach te rzeczy zostały przełożone ze starego silnika, bo tutaj w tych nowszych, przy tym silniku, który tutaj mamy konkretnie, ten nowszy model, zawsze były obydwie obudowy aluminiowe. W 47, 48 roku były obie żeliwne, więc w 49 już ta podstawa była aluminiowa, także pompa wtryskowa i podstawa była aluminiowa, a tylko wieczko mogło być żeliwne. Ale to tutaj, jeżeli mamy te obydwie, tak jak mówię, to jest na pewno maksymalnie 48 rok, co by się zgadzało z numerami z księgi biegów. Druga sprawa, tutaj mamy blokator. Blokator po prostu był domontowany, jego tutaj w oryginale nie było. Widać tutaj, słuchajcie, świeży silikon, gdzie to po prostu zmienia. No oczywiście wygodna sprawa, świetna, przy którymś z remontów po prostu zamontowano tutaj blokator, wcale się nie dziwię, bo temat bardzo, bardzo dobry i wygodny, pomocny. Także to. Kolejna rzecz. Dno. Skrzynia biegów z podwójnym dnem, widzicie? Także to jest na pewno tego starego typu. Tu jeszcze bardzo fajna rzecz. Jeszcze widać, że ten ciągnik nie miał rozrusznika. I tutaj się zachował ten rant jeszcze nieruszony, co jest bardzo, bardzo rzadkim tematem, bo większość one jest wydłubane, tak jak właśnie rant obudowy sprzęgła, że tutaj widać wyskrobane, to nie jest fabrycznie zrobione, tylko to jest wyskrobane jakąś szlifierką, pilnikiem, nie wiem czym to, jak sobie tam radzili, ale jakoś sobie to z tym radzili. No to widać, że to jest właśnie ten oryginalne, to tak jak było. No i co jeszcze? Oczywiście tutaj podnośnik. Podnośnik był zakładany też również najnormalniej w świecie z wygody, bo te maszyny po prostu, tutaj można było, widzicie, założyć koło pasowe w tej chwili, o tutaj w tym miejscu i napędzać maszyny, ale przede wszystkim, jeżeli był podnośnik, to można było już zakładać maszyny polowe, kultawatory, pługi, można było założyć bronę talerzową i tak dalej, i tak dalej. To wszystko po prostu, ten ciągnik zaczynał być bardziej, bardziej użyteczny. Kolejna sprawa, która tutaj została zmieniona, to dźwignia hamulca ręcznego, ponieważ ona powinna być prosta, ale tutaj po prostu ktoś zamontował tą wygiętą, późniejszą, z racji tego, że łatwiej było wsiadać po prostu, tutaj było wszystko łatwiej robić i stąd później Czesi w wyniku też po prostu prac nad tym ciągnikiem, modernizacji i tak dalej, doszli do wniosku, że ta wygięta dźwignia będzie dużo, dużo lepiej pasowała. Ja chyba nie mam takiej dźwigni, żeby ją tutaj wstawić, więc to bym po prostu zostawił tutaj. Zobaczymy, słuchajcie, jeszcze filtr powietrza nowego typu. Zobaczymy, czy znajdę taki po prostu starego typu, który tutaj ma być, czyli bez szklanki i tutaj zupełnie ten dół ma być inny. Oczywiście filtr paliwa też poszukam, może znajdę po prostu inny, bo tu jest taki, jaki jest. Filtry oleju po prostu tu może do tego bloku muszą być te dwa, które są, natomiast gdyby to był blok starszego typu, to powinien być jeden filtr oleju w tym modelu. Także to taka ciekawostka. Co jeszcze? Przednie zawieszenie. Przednie zawieszenie jest najprawdopodobniej i wszystko na to wskazuje, że jest z 47 roku, no ale takie po prostu tutaj jest, dlatego że tutaj mamy numery, nie wiem czy zobaczycie, albo wiecie co, ja przejdę z drugiej strony. Przejdę z drugiej strony i wam pokażę to. O, tu będzie chyba widać, tak. Nie, tu jest przednie zawieszenie z numerami 14990, czyli 48 rok. Bardzo dobrze, to jest tutaj widać, że to po prostu jest to, co ma być. No, w każdym razie silnik tutaj jest pęknięty w tym miejscu i w tym miejscu, także to po prostu jest do zrobienia, ewentualnie blok do wymiany. Przy Zetorze to akurat jest taka sprawa, że właściwie nie ma problemu z blokiem. Tych bloków jest dużo i one są w dostępnej cenie. To nie to, co Ursus 325. Tutaj tych bloków naprawdę mamy
opór, można powiedzieć, i kupno bloku takiego w cenie 300 zł to właściwie nie jest nic trudnego. Kolejna ciekawa sprawa, słuchajcie, to jest skrzynka tutaj, ja to mówię bezpieczników, to jest typowe dla 47 roku ta skrzynka i jeszcze 48, chociaż raczej się składam, możliwe nawet, że w 49 były właśnie te skrzynki, natomiast nie mam tej pewności, natomiast to, że to są lata 40, czyli 47-48, to jest absolutnie pewne i taka skrzynka ma tutaj być. Dodatkową tutaj rzeczą w tej skrzynce to było to, że tu stąd, z tej dziury, co tu widzimy, szła taka rurka, którą szła instalacja, tutaj ona wychodziła po prostu, szła instalacja elektryczna, doprowadzając tutaj do świateł, przewody i tak dalej. Co jeszcze? No oczywiście prosty wąs kierownicy, prawda, tutaj do tego zawieszenia. Co jeszcze mogę o tym ciągniku powiedzieć? Słuchajcie, no błotniki oryginalne też będą założone do niego tutaj, obydwa. Także to myślę, że uda mi się ten ciągnik, słuchajcie, złożyć dosyć szybko. A no zobaczymy, może w przyszłym tygodniu go po prostu już złożę i też będzie przeznaczony do sprzedaży. A wszystko, tak jak mówiłem Wam jeszcze raz, w celu zakupu tego dużego Ursusa. No niestety, po prostu część, tak jak radzicie, część kolekcji będę musiał po prostu sprzedać i z czegoś zrezygnować, no bo głównie chodzi o to, żeby to pole po prostu ruszyć, a bez tego się nie da. Dodatkowa sprawa, hamulce widzicie, tutaj pedały, przepraszam, tu jest pedał żeliwny od sprzęgła i takie mają być wszystkie pedały, natomiast tu jeszcze ten wąs jest nieoryginalny, ponieważ ta śruba rzymska, ona jest od Ursusa C325, ja to zdejmę, założę to, co ma tutaj być, bo taką rzecz też chyba posiadam, no i mówię, spakuję go na tyle, co będę mógł w oryginał, tak żeby przyszły właściciel był z tego zadowolony, miał naprawdę świetną bazę do remontu. Także tutaj jeszcze założę, postaram się założyć tutaj te tylne lampy, te które mają być do tego zetora. No i co jeszcze? No taki po prostu taka rzecz. Pompa wody, widzicie, tutaj jest ta, co trzeba. Ona luzów nie ma, także też jest fajnie, bo to też jakieś po prostu pieniądze kosztuje i niełatwo właściwie tą pompę kupić. Także takie coś. Stąd po prostu przerwa trochę w tych filmach, ponieważ tutaj musiałem to wszystko przemyśleć, sobie poukładać, jak to zrobić, co wybrać, co zostawić, co sprzedać. No takie widzicie dylematy. Chłodnicę będzie miał, chłodnicę niestety mam tylko i wyłącznie taką, którą trzeba będzie naprawiać, ewentualnie rdzeń wymieniać, ale to już nie wiem, no to po prostu przyszły właściciel będzie musiał sobie z tym poradzić, ale chłodnica na pewno będzie, oczywiście atrapa będzie, blacha myślę, że też pomiędzy tu zbiornikiem a tą atrapą z przodu, także w taki sposób go spakuję, żeby był jak najbardziej oryginalny. Zobaczymy, czy tutaj to koło, po prostu ta felga została tutaj zaspawana, zaślepiona, wstawiona zwrotnica od bociana, przepraszam, piasta od bociana, także to też po prostu, jeżeli mi się to uda odkręcić, to zrobię. Natomiast jeżeli mi się nie uda, no to wiadomo, że tutaj tą piastę i tą gwiazdę, która jest potrzebna, to też dorzucę odpowiednią do tego modelu, bo tu widzicie, jest taka gwiazda, prawda, ta, a tutaj z kolei przy tym mam właśnie to, żeby tylko postawić na kołach, tu jest właśnie ta sama gwiazda, więc tą gwiazdę po prostu zdejmę i dorzucę do tego, żeby to był komplet jak należy. No, to tyle z takiego dzisiejszego krótkiego filmu, żebyście wiedzieli, że coś robię, że coś tu się dzieje, tutaj nie ma tak, że ja po prostu nic się nie dzieje. Coś cały czas jest. Tu jeszcze, słuchajcie, przygotowałem pedały hamulca, żeby to one po prostu były tak jak trzeba. Zobaczymy, które będą takie ciekawsze, to je tutaj wpakuję, bo tutaj jest widać jeden pedał taki żelazny. Także drugi pedał był też żelazny i trzeba je po prostu wymienić na te co trzeba, żeby to miało sens, ręce i nogi. Jak mówię, nie będę blokatora z kolei ściągał do
do zblokowania kół, bo jeżeli ktoś będzie chciał sobie wyremontować ten ciągnik z blokatorem, no to będzie miał z blokatorem, a jeżeli będzie chciał go zdjąć, no to po prostu to nie jest żaden właściwie problem go zdemontować. Także to zawsze będzie można sobie tutaj w takie rzeczy się pobawić. Druga sprawa, jeszcze jedna rzecz, która tutaj była zablokowana, skrzynia biegów. Koła po prostu stanęły dęba i ani w te, ani w tamte. W tej chwili jeszcze będę musiał, ponieważ to koło jest zatrzymane i to koło po prostu dlatego, że tutaj szczęki trzymają na bębnie hamulcowym, więc z tym będę musiał się jeszcze pobawić, ale zobaczymy, postaram się jak najszybciej to zrobić, żeby on był przygotowany i gotowy na nowego właściciela. Także to w tej chwili już są dwa ciągniki, które po prostu będą musiały wyjechać z mojego garażu, żeby kupić tego dużego. No i jeszcze jeden na pewno, ale to już pokażę Wam następnym razem, który jeszcze zetor będzie do sprzedania i który to po prostu będzie po prostu stworzy mi możliwość zakupu dużego Ursusa. To tyle na dzisiaj w dzisiejszym filmie. Pamiętajcie o łapkach, komentujcie, piszcie co myślicie o tym, czy ten wybór, który po prostu na który padło, jak, co Wy o tym sądzicie. No niestety trzeba coś wybrać, jak rozmawiałem z kilkoma z Was i no jesteście tego samego zdania, że coś trzeba niestety wybrać, żeby po prostu pójść z tym do przodu, a to nie można mieć wszystkiego, jak to się mówi. To tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! I'ma go get it tonight.